Europa. Początek ubiegłego wieku. Potęga niemiecka próbowała podporządkować sobie największe mocarstwa Europy. Wybucha pierwsza wojna światowa, wyniszczająca społeczeństwa i gospodarki kontynentu. Wybuchła rewolucja w Rosji, zmieniając na zawsze układ społeczny w Europie. Niemcy posiadały w Wielkopolsce silną armię i nowoczesne wyposażenie wojskowe. A jednak mimo dysproporcji sił, walka, do której Wielkopolanie przygotowywali się od dziesiątków lat, została podjęta. W Poznaniu powstał Polski Sejm Dzielnicowy. Pierwszy parlament na terenie suwerennej Wielkopolski. Do Poznania przyjechał Ignacy Paderewski, witany z entuzjazmem przez mieszkańców miasta. W okolicach hotelu Bazar, w którym zatrzymał się Paderewski, wybuchły zamieszki. Powstanie rozpoczęło się. Padły pierwsze strzały. Zginęli pierwsi powstańcy. Dowódcą powstania został Stanisław Taczak. Walki błyskawicznie objęły całą Wielkopolskę. Do 15 stycznia 1919 roku powstańcy zajęli większość jej obszaru. Po ciężkich walkach Polacy zdobywają Ławice i stacjonujące tam samoloty. Głównodowodzącym powstaniem wielkopolskim został generał Józef Dowbor-Muśnicki. Żołnierze Armii Wielkopolskiej wraz z generałem Dowborem Muśnickim złożyli uroczystą przysięgę na Placu Wolności w Poznaniu. Armia Polska liczyła już około 30 tysięcy żołnierzy i była w stanie zatrzymać niemiecką kontrofensywę. W Trewirze został ogłoszony rozejm kończący powstanie, na mocy którego Wielkopolska staje się częścią niepodległego państwa polskiego.